Laudetur Jezus Chrystus. Franciszek udzielił wywiadu dużej włoskiej gazecie La Stampa. Jest to wywiad, którego część jest poświęcona kontrowersjom związanym z opublikowanym w końcu ubiegłego roku dokumentem Fiducie Supplicans, dokumentem dykasterii nauki wiary dotyczącym błogosławienia par w sytuacjach nieregularnych, jak to tam dyplomatycznie jest określone. Franciszek mówi tak. Ci, którzy gwałtownie protestują, należą do małych grup ideologicznych. Szczególnym przypadkiem są Afrykanie. Dla nich homoseksualizm jest czymś złym z kulturowego punktu widzenia. Nie tolerują go. Ale ogólnie rzecz biorąc, ufam, że stopniowo wszyscy utwierdzą się w duchu deklaracji Fiducia Supplicans dykasterii nauki wiary. Ma ona na celu włączanie, a nie dzielenie. No więc po pierwsze mamy tutaj idiotyczne połączenie, bo ideologia i kultura to nie jest to samo. To znaczy między nimi świetnie rozumiemy, mogą istnieć pewne powiązania, no ale nie można tego traktować tak, jakby to były synonimy. A tu de facto tak to jest potraktowane. Druga rzecz, przyznam, że zastanawiałam się, czy po tym jak rozliczne episkopaty, bo w Afryce przecież praktycznie całe episkopaty protestowały przeciwko tej deklaracji, czy on rzeczywiście wytrzyma, czy też się odezwie, no więc jak już widać, nie mógł się powstrzymać od komentarza. Tylko zobaczmy, jak pogardliwy jest charakter tego komentarza. Bo z jednej strony on tutaj mówi o kulturze, a potem zaraz o tym, że ma nadzieję, że z czasem wszyscy, prawda, przyjmą ducha tej deklaracji. Jednym słowem, ten duch, którego mają teraz i który płynie z ich afrykańskiej kultury, jest duchem niewłaściwym. I trzecia rzecz, ostatnia, to jest to, że w tym komentarzu, w tej samej końcówce, jasno widzimy, że tak naprawdę nie chodzi tutaj w ogóle o pary w sytuacji nieregularnej, bo nie ma w ogóle mowy o rozwodnikach, tylko tutaj najistotniejsza jest zmiana w stosunku do związków homoseksualnych de facto. Więc pokazał nam, że tak powiem, w tych słowach, jakie tak naprawdę było takie ukryte założenie za tym dokumentem. Tak myśmy się mogli tego domyślać, natomiast no jednak teraz dopiero widać to w całej krasie. Dziękuję za wysłuchanie tego komentarza, pozdrawiam serdecznie, zachęcam do subskrypcji. Z Panem Bogiem.